Cześć, witajcie, z tej strony Mafia Zolec, a to oczywiście Farming Simulator 2013, a ze mną w tle chłoposzki jest ze mną Adaś. Witam serdecznie. I jest ze mną Brączuś. Cześć. I tak ogólnie to życzymy miłego wieczorku, bo jeszcze dzisiaj się będę tak starał, bo jest ogólnie dzisiaj wtorek po szkole i tak wiecie, na szybko nagrywam, bo nie było kiedy. I chcę jeszcze dzisiaj wam to wrzucić, tak że będziecie mieli to zapewne... Wieczorkiem takim, nie wiem, u 17, ja chcę to chociaż zacząć wrzucać. Około 19:20, mam nadzieję, że to się pojawi na tubach. I se coś tam powiem, ale żebym tu dwójkę wrzucił, kurna brama wyrwana praktycznie. Mam nadzieję, że ja wyjadę. Ogólnie chłopaczki powracali teraz, Adam wrócił ze szkoły. Tak. Dopiero co wróciłem. Adam, kurde, powiedz mi, ale tak chciałbyś wrócić do szkoły, czy nie? Tak, dla Beki teraz bym bardzo chętnie wrócił. A, dla Beki tylko. Nie, to znaczy, do szkoły się nie chodzi dla Beki, no Adam, ja mam cię połączać tutaj, młodzi znaczy, widzowie cię oglądają. Znaczy, cofnąłbym się na przykład do gimnazjum. Może porypało cię? No nie chciałbym się na przykład uczyć, tylko tak na przykład na jakiś, nie wiem, tydzień życia wrócić z powrotem. Ale żebym w PiS zadał! A na przykład do zawodówki to bym bardzo chętnie chciał wrócić, bo tam było mało nauki, a dużo ciekawej Beki, więc... A nie powiem, bo już my mamy ostatnie praktycznie dni. Dzisiaj już praktycznie pani zamyka nam, wiecie, frekwencje, to wszystko, tutorele takie. I tak jakoś powoli, ale zaczyna mi się już chyba tęsknić za tą szkołą. Ale myślę, że to takie na razie to chwilowe, a później jakby się człowiek przyzwyczai. Szczerze to nie wiem, ale już chyba wolałbym naprawdę iść do jakiejś pracy, coś w tym stylu i już mieć to wszystko z głowy. No a Brączkowi, no się niestety nie pytam, no bo Brączkowi to jeszcze troszeczkę, ale zostało. Daj mi spokój. Daj mi spokój. Ty, ogólnie ja chciałem... Ty, jak się motowidła podnosiło? Aaaa, kurna, ja do 13 nie przyzwyczajony, że tak wam bym powiedział. Ale ogólnie powiem ci, Brączek, ten bizon, o którym mówiłeś, jest zajedwabisty. Mówię. Bo wziąłem go na 13 i mogliby się trochę głośniej gadać, bo ten. Bo on strasznie, kurwa, głośno bizona. Dobra, nie ma problemu. Dzięki wielkie, chłopaki, naprawdę spoko. Można na was zawsze liczyć. Ogólnie Mateuszowi porządki w pokoju. Już nie robię. Już nie robisz? Nie prawie rzuca. O, bo to nie powiem co, nie będę mówił, bo jego mama może oglądać ten odcinek. No właśnie. Kurde, chociaż zrobimy taki krótki ten odcinek, żebym sprawdził, czy kompletuje pudełka z grami. Ogólnie wczoraj sobie wyrenderowałem FIFA, taki miałem minutowy odcinek, by kurna, największa kość jaka tylko jest, chyba Brączek, ty normalnie tym renderujesz. Nie powiem, no filmik waszy sporo. Ale jakość jest kurna, no miazga, nie? Jest faktycznie taka, jak się nagrywa w grze, bo to psuje YouTube, to troszeczkę psuje już to miałaby jakość. Ale chciałbym dawać takiej jakości wrzucać. Tylko mówię, no musiałbym mieć lepszego meta, bo w 1900 coś tam na 1080, także to jest full fadała, krzyku, gałoś. Nie poobcinane w ogóle te drzewa. I ogólnie dzisiaj wtorek, jutro środa i jutro prawdopodobnie nowa seria na kanale. Ale jeszcze nie wiem, zobaczymy jak nam się uda to ogarnąć, bo... A nie, jutro będzie typowa, przepraszam. Właśnie Brączek, dzisiaj w domu jesteś, nie? Tak. Nigdy nie wyruszę na przygodę. Może na chwilę. Aha, dobrze. Gangbang. Na gangbang. Ja mam nadzieję, że będzie was słychać, nie? A czemu miałoby się nie być słychać? Kurwa, bo ten bizon naprawdę chodzi głośno, ja nie wiem. Grę mam na 10, ale musiałem ją wyciszyć do 6, aż normalnie, wiesz, w pasku, nie? Do ilu? No bo u mnie tak głośno gra chodzi. Nie wiem czy to jest spowodowane. To jak ty w pasku wyciszyłeś do 6, to na pewno nas będzie słychać. Ej, ale nie, ja w tamce nagrywam, także o to się nie martw. Aha, no tak, bo no, w Aktionie. Bo w Aktionie masz tak, że jak pasek wyciszysz. Wiem, ja pamiętam o tym. W Aktionie tak jest, ale we Frapsie tak na całe szczęście nie ma. Tylko że mówię, no najgorsze jest to, że nie wiem czemu tak się dzieje, że mam właśnie grę tutaj, ale no musiałem ją aż tak strasznie wyciszyć. I mimo wszystko ona i tak jeszcze jest bardzo głośna i boję się, żeby teraz czasami tak nie było. Mam nadzieję, że będziecie nas normalnie tutaj ludziska nasze kochane słychać. Ogólnie... Ja was muszę przeprosić. No przepraszam, Adam przeproś też. Przepraszam. Na kolana! Dobra. No, dobrze zaczął. I ogólnie, kurde, pełno komentarzy mam usprawne z FIFA. Ja wiem, zaniedbałem trochę tą serię, bo nie było już jej ponad tydzień, a miałem w nią dużo grać, ale tak, teraz jak popatrzyłem, daliście mi no, naprawdę takie zadania do budowania, że ja kurwa będę musiał te trzy wyspy wyciąć i te dwa statki zbudować, żeby to wszystko pochodzić. I tak myślę, że nie mam kiedy nawet teraz usiąść, ale będą święta, są już blisko, ceny spadły bardzo nisko, także jakże w sklepach takie u mnie znajdę chwilę czasu, na pewno postaram wam się coś nagrać teraz to wolne, które będzie. I wtedy posiedzimy sobie troszkę dłużej nad Stranded Deepem i będziemy mogli, Jezu, to bizon ma takie przyspieszenie, że to jest niemożliwe, nie? Ciekawe jak to się zmienia w XML-u.
Dlatego wiesz, jak musisz ruszać na tym, na tempomacie. No, ja będę sobie właśnie ruszam, jedynka, dwójka, tylko że jak trójkę mu wsadzę, to już jest koniec, nie? Na asfalcie mogę mu przypiąć, ale nie wcześniej. Coś to pozabijać można. Ogólnie wam powiem, nie no, Bizonek jest naprawdę super, strasznie mi się podoba. Do 13, znaczy do 15, jak ktoś widział ostatnio zdjęcie, wrzuciłem gdzieś na Face'a do 15, bo modele są praktycznie jedne i te same, powiem tak, ja ogólnie otwieram tą schodę z teksturami, a tam wszystko to samo, nie? Tylko tekstury podmieniłem, nic więcej. Także powiem wam, że przerzuciłem go, ale jednak nie ma tego klimatu. Jednak tam niektóre, no troszkę modele, może leciutko troszkę, inne są. Bo ty go wziąłeś tam poluszowo też, nie? W 15. No. Ty go wziąłeś tam poluszowo, czy nie? Nie, ale o coś chodzi, o podstawę czy o skin? No mówię ogólnie o kombajnie całym. O kombajnie całym, to ale do 15? No. To w 15 to przecież Bizona mam na poluszowie, tylko że to... Może i to jest ten model, tylko ma troszkę inne niektóre elementy, wiesz? No. To może tylko tak, pod takim względem, nie? Tak to ogólnie wszystko jest okej. Okay. Tego Bizona masz 15 czy nie? 15? Tak, ogólnie sobie go przerzuciłem, bo miał być on wczoraj na typowej, ale naprawdę widziałem, poleciliśmy Kocznita i później mi się przypomniało, jak grałem na tej FPS Modding, ogólnie zapraszam do Brączka i do Adana na nową serię, bo właśnie oni grałem tam na tej mapce, ja tam miałem tylko 3 odcinki na niej, bo wtedy co mi komputer muli, później jak już wiecie, nowy komputer, przyszedł, tak już nie miałem tych modów ani nic, więc postanowiłem zakończyć tą serię, bo ona na singla to tak ciężko troszeczkę było. I ogólnie ten, właśnie na tej mapie... Kurwa, poczekaj, co ja chciałem powiedzieć teraz, bo zapomniałem. Nie wiem. A! No i o, kurde, o forsznicie. I właśnie tam miałem tego forsznita na cięciu słonecznika. I strasznie mi się spodobał. I tak dopiero, jak mi ktoś w komentarzach, kilka komentarzy dostałem naprawdę na PW. Dziękuję bardzo za starania wasze, bo widzę, że tam się włączyliście w to. Także było na pewno sporo tych komentarzy, właśnie pobrałem go, zobaczyłem, jest naprawdę super, jeszcze znalazłem teraz nowszego, ścieczkarnią, także jest super i ogólnie zapraszam do Brączka, bo właśnie dzisiaj u niego wyszedł odcinek, chyba tam pokazywał mi nawet go, ale ogólnie Brączka też sobie ruszył ze żniwami u siebie. Tak, dokładnie. Ja dzisiaj też zaraz lecę to wyrenderować, będzie mi się wrzucać i praktycznie, dobra, możemy wszystko powyłączać. To nagramy dopiero pewnie jak ten, co? Jak wrzucę, nie? Pasuje ci tak, nie, 19? Jo. No, jak ci pasuje, to jest okej, cieszy mnie to bardzo. Nie też. Dobra, jeszcze chwilkę, to pojedziemy na jakieś pole. Te krzaki troszkę w drogę mi tu wchodzą. Czekajcie, my kosiliśmy ogólnie pszenicę, także polecimy sobie i teraz. Dobra, trójkę zarzucę. Nie, bo ulwa header. Ja ci kręcę, nie no, to jest, nie, to mnie najbardziej boli, że to one tak szybko strasznie ruszają. Urwiesz mi kabel od internetu. Dobra, jeszcze pojedziemy sobie tutaj ogólnie od tej strony ruszymy. Dobra, będzie taki króteńki odcinek, żeby w ogóle coś tam było, bo ostatnio nie wiem jak to ogłosiliście, może usunął mi się odcinek. Ale dałem w palni. Nie wiem, bo ogólnie ja stawiam filmy na telefonie. Bo bynajmniej nie, bo ja filmy zdaję sami, może wiecie, bo już kiedyś wspominałem, stawiam je tylko w nocy. Dlatego też kurde, ja ogólnie motowidło mam za szybko, to szybko możemy dzwonić. Właśnie ta 13 to jest, o Jezu, super sprawa z tym. I ogólnie ja wstawiam filmiki w nocy, także ja wstawiam je przez telefon. Naprawdę super sprawa, zawsze rano się budzę, mam już wstawiony mam filmik na kanał. U któregoś czasami jest tak, że już przysypiam i mi się przypomni, o kurde, trzeba wrzucać film na noc i chyba raz mi się coś właśnie ostatnio postawiło, że wbiłem i coś poklikałem chyba ze dwa razy, bo już tak naprawdę takie oczka miałem przymrużone, spać mi się chciało. I chyba właśnie rano się budzę, patrzę na kanał i niestety, ale kurna filmiku już nie było. Ale nie żałuję, bo to był ten zupy filmik z tego, z Tartaku. Co to w ogóle już była jakaś przesada, tak nie chciało mi się go wstawiać. Także z Brączkiem już było, Jezu, w sobotę na pewno sobie Tartak normalny jakiś nagramy. I teraz chyba nagramy likwidację pni i sadzenie już nowych drzew. I praktycznie, albo jakąś orkę? Kurde, muszę pomyśleć właśnie, weźcie piszcie tutaj właśnie, co mamy zrobić na następnym tym Tartaku, bo mi się tam właśnie filmik usunął, komentarze mi się usunęły, tak żeby się przydały wasze. Damy radę. Czekaj, tu ogólnie bym cofnął i prawdzie bym mógł podjechać tym. Czekajcie, ja sobie tutaj... O, wezmę wytnę tak, żebym mógł tutaj wjechać i wiecie tym, gładkiem. Po władzie sobie przelecimy, wyklikujemy i ogólnie to będzie na tyle. W następnym odcinku będzie już pasowanko. Ja wiedziałem. Nie gadaj, że wróciłem na koniec. Co? A gdzie ty byłaś? Kurde no. Tak, żebym się śpieszył, że hej. Halo?
Przepraszam, ale było poinformowanie mnie i wszechmogącego kolegę siedzącego na Skype'ie oraz innych użytkowników tutaj tej konferencji, których nie ma z nami. Tak, powiedziałem, muszę was przeprosić na chwilę. Ale ja myślałem, że przepraszasz to nie wiem, za coś, co ostatnio źle zrobiłeś w życiu, a nie za to, że... Ja dużo rzeczy zrobiłem. Się mówi ZW, albo zaraz wracam. ZW to tak brzydkie dla naszych widzów, nieprawdaż? No dobra. ZW, a tak to muszę was przeprosić. To jest dopiero kultura. No kultura, no dobra, ale Adam nie poznajecie, że ty akurat właśnie... Ale naprawdę, właśnie ostatnio ktoś mi napisał w komentarzu, żebym zachował się kulturalnie. Dlatego tak specjalnie powiedziałem. Właśnie, kurde, Brączek, a może po żniwach byśmy zrobili te odcinki teraz właśnie. Jakie po żniwach? No wiesz co, no te kulturalne, bo ja mam taki spam o to, że ty sobie nawet sprawy nie zdajesz. Kulturalne odcinki? Nie, bo później... Bo ja z Adamem zrobiłem kulturalny odcinek, bo ani razu nie przekraliśmy na odcinku. No dobra, ale my byśmy mieli, pamiętasz w jakiej formie mieliśmy to robić. Aha, no. To miała być beka właśnie z tego, także miało być 3 odcinki z tego. Także możemy sobie, możemy zrobić tak, żeby wiecie, wam się to nie znudziło. Zrobimy jeden, zobaczymy jaka będzie wasza reakcja itp. itd. i za jakiś czas zrobimy sobie kolejny. No damy radę. Ja jestem za. Pomyślimy. Chciałem sobie zobaczyć. Ja jestem ciekawy, zaraz pójdę tą nową mapę sprawdzić. Akurat jak mi się będzie renderować, to nie będę miał co robić. I wtedy tak polecimy zobaczyć. Ogólnie byśmy mogli Adam Flipper wtedy, ale kurde boję się, że jak będę renderował, to będę miał lag i mogę przegrać przez to. O, zobaczymy. Dobra. Zwykle mi tu trochę po krzokach żeśmy wjechali. No ale nic na to nie poradzimy. I dobra, tu zaraz mi się to sypie, także ogólnie mówię, jutro będziecie mieli ten... O kurna, gdzie FPS-y włączyły. Jutro będziecie mieli fajną typową, bo właśnie żniwa. Postaram się dłuższy odcinek zrobić. Nawet na dwa dyski może, zobaczymy. Kurna, o dysk muszę zamówić. O właśnie, widzisz Wączek? Dobra, dysk trzeba zamówić. No. I ten... może postaram się właśnie dłuższy odcinek. Jak nie teraz, to jakieś święta. I w środę macie nową serię. I Standard Deepa będziecie mieli na pewno po 2 odcinki, a nawet 3 na środę będę szykował, będę chciał wam jeszcze vloga dać ostatnio u mnie z bukowania, z tam zagregatowania, także będziemy na pewno w kontakcie. I co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, tak na szybko, na wieczorek miły. Jutro ostatni dzień w szkole, praktycznie taki luz, że głowa mała. Także dzięki wielkie, do jutra, trzymajcie się, cześć! Na razie. Dobranoc. Papa, hej, yo. Yeah.